O żadnej z miejskich spółek nie mówi się tak dużo jak o żegludze Ostrucka-Elbląskiej. Zmiany rady nadzorczej i prezesa, zamknięcie kanału, nowe władze spółki, problemy z rozkładem jazdy i niekończąca się historia ze statkami. Kolejnych tematów nie brakuje. Nic więc dziwnego, że o miejskiej spółce radni dyskutują niemal na każdej sesji. Emocje budzi sprawa ze statkami, która wciąż nie jest rozwiązana. Jak wiadomo, w pierwszym przetargu nie zgłosiła się żadna firma. I aby ten przetarg miał sens, musieliśmy wystąpić do marszałka celem przedłużenia terminu zakończenia inwestycji i wystąpiliśmy, aby pozwolił nam marszałek na zakończenie procesu inwestycyjnego na czerwiec 2014 roku, a rozliczenie do końca września lub do końca roku 2014 roku. Jeśli takie zezwolenie dostaniemy, rozpisujemy przetarg i będziemy chcieli, żeby jednak te statki były wykonywane. W przypadku, gdy statki nie wypłyną na wodę, miasto będzie musiało zwrócić środki unijne przekazane na tą inwestycję. W budżecie Ostródy trzeba będzie znaleźć około 1 150 000 zł. Radni na ostatniej sesji po raz kolejny poruszyli temat rozkładu jazdy miejskich autobusów. W ostatnich miesiącach mieliśmy już kilka zmian, które wywołały niezadowolenie mieszkańców. Mieszkam przy szpitalu i w tej chwili jak pojadę trójką, to muszę przez pół miasta iść i nie zawsze czysta, bo z działki. Kiedyś była szóstka i chciałabym, żeby ta szóstka powróciła. Pod sam dom wtedy zajeżdżałabym. Jarosław Szostek, prezes żeglugi Ostrucko-Elbląskiej, zapowiada kolejną zmianę w rozkładzie jazdy. Teraz przy tworzeniu nowego planu podobno uwzględniono potrzeby mieszkańców. Planowana jest zmiana i ona zostanie prawdopodobnie wprowadzona z piątku na sobotę za tydzień. Nie pamiętam daty, około 23 chyba czerwca, ile dobrze pamiętam. Spowodowana jest tym, że mieszkańcy Ostródy składają wnioski do burmistrza, a to tak naprawdę to miasto jest organizatorem transportu publicznego w Ostródzie. My jesteśmy wykonawcą, w związku z tym, że miasto ma takie życzenie, żeby ten rozkład wprowadzić, te zmiany w rozkładzie wprowadzić, więc my się do tego oczywiście przychylamy, przygotowujemy zmianę rozkładu jazdy. Tak jak powiedziałem, to wynika głównie z wniosków mieszkańców Ostródy. Nowy rozkład jazdy ma zacząć obowiązywać z 21 na 22 czerwca. Przy poprzedniej zmianie na przystankach zapomniano wywiesić informacje o nowych rozkładach. Teraz taka sytuacja ma się jednak nie powtórzyć. Pod koniec maja do redakcji lokalnych mediów został nadesłany anonimowy list, w którym oskarża się władze spółki o zwolnienia pracowników czy wydawanie pieniędzy na drogie meble. Listu nie chce komentować Bartłomiej Wasilewski, członek Rady Nadzorczej Żeglugi Ostrucko-Elbląskiej. Trudno się odnieść do anonimu, ponieważ w żegludze zorganizowano spotkanie ze wszystkimi pracownikami i żaden z pracowników nie podpisał się pod tym, że ten list wysłał. Niemniej jednak, mając na uwadze dobro spółki, pisemnie zadałem pytania panu prezesowi, aby się stosunkował co do zarzutów, które były w tym liście. Ustosunkował się już co do tych zarzutów? Do końca jeszcze nie, dlatego też na tym etapie nie chciałbym wypowiadać na ten temat. Podobne stanowisko do anonimowego listu zajmuje prezes spółki, który odpowiedział tylko na zarzuty dotyczące kupna mebli. Trudno, żebym ja się z pracownikami spotykał, nie mając stołu, przy których miałbym usiąść, więc te meble, które tutaj Państwo widzicie, kosztowały 3400 zł, więc jeżeli to są te wielotysięczne wydatki na meble skromne, zrobione przez ostrudzkiego rzemieślnika, czyli tak naprawdę zostały w Ostródzie, ja nie chcę z czymś takim dyskutować. Pozostaje jeszcze sprawa związana z sytuacją finansową spółki. Ta również wzbudza wiele zainteresowania wśród mieszkańców i radnych. Swoje zdanie co do przyjętych założeń przez prezesa wyraziła już Rada Nadzorcza. Tutaj ja wolałbym się opowiadać w imieniu Rady, niemniej jednak nie mam upoważnienia wszystkich członków. Mogę tutaj powiedzieć o jednej rzeczy, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, która negatywnie opiniuje plan rzeczowo-finansowy na rok 2013 zaproponowany przez pana prezesa. Niemniej jednak
My jako Rada tylko oceniamy i opiniujemy pracę zarządu. Decyzje co do przyszłości zarządu jak ty właściciel dopiero podejmie. Sytuacja staje się coraz bardziej ciekawa. 17 czerwca odbyło się nadzwyczajne spotkanie połączonych komisji Rady Miasta, na które został zaproszony Jarosław Szostek. Radni mieli wiele pytań dotyczących sytuacji w miejskiej spółce. Te wskaźniki są tragiczne w tym sprawozdaniu finansowym i one nie wynikają z bezpośredniej również działalności poprzednika pana Graczyka, jak próbuje pan to po prostu ładnie ubrać słówka. I generalnie moje pytanie jest następujące. No, przeczytam cały raport biegłego, pozwoli pan, że skończę. I w związku z tym pytanie do pana jest następujące. To jaką wizję pan założył w planie rzeczowo-finansowym, skoro aktywa firmy zmniejszyły się o prawie 1 000 000 zł, strata jest 1 000 000 zł i na okres 4 miesięcy pan sobie po prostu już założył 620 tysięcy straty w planie rzeczowo-finansowym, gdzie obowiązuje pana kodeks spółek handlowych i dokładnie pan wie, że plan rzeczowo-finansowy musi być domknięty. Radna Mirosława Bilińska zadała pytanie o to, jak obecnie wygląda księgowość. Z informacji, do jakich dotarła, wynika, że księgowa pracuje jeden dzień w tygodniu, a wynagrodzenie pobiera za cały wymiar pracy. Czas pracy jest w zależności od potrzeb przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Czy ta potrzeba to jest jeden dzień w tygodniu, czy już odpowiedziałem, przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Ja mam pytanie, bo my akurat posiadamy wiedzę stosowną. Czy to jest 1/8 etatu za kwotę wyższą niż 8 tysięcy? Nie, pani radna, pani myli pojęcia, nie ma żadnej 1/8 etatu. Jest umowa firma, gdzie jest określony zakres obowiązków i tak jak powiedziałem, przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. W jakim trybie została ta firma wyłoniona? Nie potrzeba było wyłaniania trybu, to była moja decyzja suwerenna. Spotkanie trwało blisko 2 godziny. Radni zasypywali prezesa wieloma pytaniami, na które niestety część odpowiedzi usłyszą dopiero na piśmie. Żeby była sprawa jasna, też chciałbym od razu prosić państwa o to, że o wyrozumiałość. Ja na nie wszystkie pytania państwu odpowiem i na te pytania, które państwo zadajecie, prosiłbym, ja rozumiem, że będą protokołowane i na te pytania, na które nie odpowiem, odpowiem to w odpowiednim trybie i czasie przewidzianym przepisami. Także od razu uprzedzam, proszę mnie nie atakować za pytania, na które nie będę, za brak odpowiedzi na pytania, na które nie będę potrafił odpowiedzieć w tej chwili. Tak? Prezesi miejskich spółek powinni być zobowiązani do spotkań z radnymi i udzielania im wyczerpujących informacji. W końcu nie prowadzą prywatnej firmy, a zarządzają publiczną własnością.